Rozczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. A Valach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3, Dziki Gon Next Gen. Kontynuujemy tutaj tą przygodę właśnie dalej w poszukiwaniu Rysztunku Wilka 4. Dobra, no to co, idziemy dalej do tej jaskini. Trzeba by się może przygotować tam. Ostatnio było słychać ryki z kobyty. Nie wiem, co tam w ogóle jest. Jakieś trole. Z tymi korzeniami coś jest. Żywiołek ziemi, dobra. Muszę zobaczyć, co jest na żywiołaka. Insektoidy, nie? Magiczne. Żywiołak. Co my tu mamy? Petarda dymitrowa i mamy olej magiczny. Dobrze. W takim razie nałożyć trzeba olej przeciw magicznym. Nie, tutaj. Nie, tu mamy oleje, tu są. Olej przeciw magicznym. Ogromatym, reliktom, hybrydom, trupojadom, przeklętym, upiorom, wampirom, zwierzętom, przeklętym. Gdzie jest magiczny? O, jest. Dobra, mam nałożone. Myślę, że... A, jeszcze bomby dymitrową, jeszcze na wszelki wypadek. Nałożymy sobie. Okej. Okay. Zobaczymy, jak to pójdzie. Żywiołak. Jakiś czarodziej. No, żywiołak. Wow. Kurde, ale pociągnął. Wiedźmińska kuźnia. Nieźle to pociągnął. Mis energii. Może by trzeba było coś wypić. Dobra. Trzeba tu teraz jak to się mówi, spenetrować tą jaskinię. Za poszukiwaniem. O! Właśnie tego. A tu chyba będzie interakcja, czy co? Tu coś. O co tu chodzi? Jak się tam wchodzi? Nic to nie widać, żeby to jakoś tutaj, nie wiem, coś odkryć? Nie mam pojęcia. A, to będzie zadanie, dobra. Dobra, dobra. Już kumam. Co tam pisało, żeby śledzić to? To może włączymy, to zobaczymy. Jak już tu jesteśmy, tam w sumie tylko jedno zostanie już do przeszukania. Zadania poboczne. Gdzie to jest? Kuźnia. Nie ma. Gdzie to znikło? No nie ma. Zakończone. Nie. Znikło to zadanie. Myślę, że będzie można to włączyć, a tu nic. Nic tu więcej nie ma. Ani zapalić, ani nic.
tutaj coś. Ale chyba że trzeba. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Dobra. Lecimy dalej szukać tego rynsztunku, bo to na tym się chcę skupić, na ewentualnie ten miecz tego kolesia jeszcze ogarnąć. Ale to mamy jakaś walka z czwartem. Używamy zdobyć schemat ulepszenia butów. Dobra, ile to mamy do tego ulepszenia butów? Aha, to tam w kierunku tego czwarta trzeba iść. Czyli musimy się udać gdzie? Chyba tutaj i stąd sobie pójdziemy tam, czy... Nie wiem, czy od zamku iść? Czy rzeką płynąć? Rzeką to chyba nie powinien, nie ma nikt łódki. A może trzeba iść wzdłuż rzeki? No dobra. 600 ileś kroków. Nie mam pojęcia, jak tam, w którym kierunku tam iść. A, miśki. Dobra, miśki, nie mam czasu na was. Tu jest jakaś jaskinia. O, ciekawe. Więcej tych. Nie wiem, może na kłynę sobie zapuszczę, no to widzę jakaś watacha jeszcze się tutaj kryje. Mi by wypadało tędy iść wzdłuż rzeki. Chyba nie wiem, czy tam. O, tak przypuszczałem, są zbyt wysokie góry, żeby tam stromo, żeby tam się przemieszczać w tamtym kierunku. A zważywszy, to jest przy rzece, więc. Dostęp pewnie. Geralt. Zostawmy. Ej, kurde, to niedźwiedzi. Czemu wyciągnął magiczne mieczo niedźwiedzia? Dziwne. No dobra. Kurczę, ale klimat. Miejsce, dokąd słońce nie dochodzi. Płynąć, no to wychodzi. Gorzej będzie, jak trzeba będzie iść wzdłuż, znaczy gdzieś na górę się udać. Mam nadzieję, to będzie gdzieś tutaj. Nic nie widzę, żeby tam coś w rzece było. O, jest jaskinia. To spora. Dobra. Teraz tylko się upewnię, czy to jest to z tym czartem jeszcze. Zadanie poboczne. 194. Pokaż mi to na mapie, którym to... A, to jeszcze wyżej trzeba iść. Okej, dobra. To w takim razie zrobimy sobie najpierw to, a później pójdziemy do czarta. Aha, co tam jest? Insektoidy? Rzeka się kończy. Muszę być blisko. No to co to? Tutaj coś jest? A jest. No dobra.
Geralt, może byś przeczytał ten znaczek, żebyś mi się uruchomił, w którym miejscu szukać. Jejku. Aś ty się zupiadliwy, Geralt. Serio? Nie przypuszczałem, że będzie taki problem, żeby odczytać to. A, już odczytał. Dziwne, naprawdę. Dobra, ja w takim przypadku zrobię tak. Medytacja. Z godzinkę. I trzeba wypić kota. A co by nie? Gdzie tu mamy kota? Tu powinien być? Nie, to nie. Kot jeszcze niżej będzie. To jest biały miód. Tu jest zamieć, coś tam czarna krew. Lepszony kot. Okej, użyj. Dziękuję. Dobra, możemy iść penetrować jaskinię. O, stary, silny samiec. Nic dziwnego, że Berengar miał z nim kłopoty. A to już tutaj jest. Czart. I to czym mam go załatwić? Nie, muszę tam w ogóle zejść. Go tutaj. Czart, dobra. Pojawiło się. To będzie co? Nie magicznych? Przeklętych? Nie. Ogrowatych? Też nie powinno być. A, likty. Czart, jest. Co my tu mamy? A, czarcia purchawa i relikty. Okej. Okay. Na relikty damy sobie. Gdzie to smoleje? Jejku, to się kręcę. Wisielców, zwierzętom, wampirom, piorom, przeklętym, magicznym, sektoidom. O, tu jest. Dobra. Myślę, że powinno wystarczyć. Dajesz mi wyboru. Wow. No to taki... Tyle w kwestii biesa. Teraz pora rozejrzeć się za rzeczami Berengara. To wszystko? Myślę, że to będzie większa walka. Chyba, że będzie więcej tych czortów. To coś jest? Jest i schema. Wykucie tego Torherne nie będzie łatwe, ale warto spróbować. Okej. Okay. Oj, to wszystko? No to co, no to tutaj zostaje mi tylko poszukiwanie tego rysztunku, nie? No jak już zadanie to zostało wykonane. Gdzieś tutaj. Trzeba poszukać. Tutaj nie ma. Tutaj jest. Dobra. Trzeba tutaj z Arda pociągnąć. Jest. Mamy. Mamy to. Czyli co? Tutaj byśmy mieli już to wszystko ogarnięte?
za dźwięki? Tam jakby można było się... Rzeka płynie, jakby tam można było się dostać, wydostać, czy co to tam? Tam coś pływa sobie? Dobra. Nie wiem, czy tam opłaca się jeszcze patrzeć tam do góry, czy nie. No tu coś może być. Jak już tu jesteśmy, żeby później nie wracać. A raz jeszcze tutaj. Utopce się błąkają. Dobra. Jeszcze jeden. O. Dobra. Gdzie to jest ta zatoczka? Wracać czy nie? Aha, czyli dobra, tam nic nie będzie. To wracamy w takim układzie. Się tam nie dostaniemy. Czyli co? To mamy już tu ogarnięte. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś tajne, ukryte rzeczy tutaj. Nie jestem tego świadom na razie. Co mi się udało odkryć, bo odkrywałem tutaj. Więc teraz chyba nic innego pozostaje, jak tylko udać się w koskas i gdzieś uderzyć w jakieś tam miejsca. Które są jakieś nowe zadania. Topielec. Kolejny topielec. No, płyngat. Towarzysze broni. No to chyba to trzeba będzie teraz ogarnąć, tak myślę. Z towarzyszami broni. Czy tam zajmować się wykuwaniem mieczy. Niby jakiś taki mocny miecz. Ten elef tam był dobry. Z lewej strony jest na ludzi miecz, czyli stalowy. Nie wiem, czy on się pomylił ostatnio, że wyciągnął magiczne srebrne. No co, już jesteśmy blisko drogowskazu, także raz, gdzie to był ten drogowskaz. Chyba do góry pójdę. Gdzieś tutaj był. No jeszcze chwila, dobra. I teraz muszę zastanowić się, co dalej. Czy ja coś jeszcze miałem do zrobienia tutaj, czy nie? Tu mam tak towarzysze. Broni na Skellige. Spamgieł to nie. Nowigrad. Nilfgaard. Zadania poboczne. Wolny duch został. Zadania główne. Spamgieł to musimy zostawić na razie. Zbierz sojuszników do walki z Gonem. Okej. Dobra, zważywszy, że byliśmy w Masaligen teraz, to może udamy się na Nilfgaard pierwszy, a później Novigrad. T.
Tak zrobimy. Okej, okay, dobra. No i co? Nilfgaard znowu. O, widzę, że przeładowany jestem. O, mordę. Jak przeładowany? 183 na 220. Co jest grane? O. O, Geralt, co mogę dla ciebie zrobić? Bywaj. Bywaj. Czemu nie mogę biegać? Przecież nie jestem przeładowany. Nie wiem, o co chodzi. Nente mire detre. /283/220. Chyba, że tu nie powinno się biegać. Może dlatego. Już nie pamiętam, dawno tutaj nie byłem na tej zamku. Dobra, rozmawiamy z nim. Zobaczymy, co powie. Wasza cesarska mość. Wiedźminie, co cię sprowadza? Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Wreszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywieź ją niezwłocznie. Ścigają dziki gon. Bezpieczna będzie tylko w Kermoren. To nie była propozycja, tylko polecenie. Potrafię bronić własnej córki. Nie wątpię, gdyby chodziło o zwykłych wrogów, ale dziki gon to co innego. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą Wizimę. Setki niewinnych istnień. Kermoren jest na odludziu. I tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Vorhis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Tak, o ile się zgodzi. O, co, nie będzie wojska? O, myślałem, że ten będzie coś z tego. Tyle? Z zadania? Pogadali? No, idziemy teraz zrobić Nowigrad w takim razie. Zoltan, Rohan, Wikstrom. Z nimi trzeba porozmawiać. Czyli ja co, okaże się, że nikt nie przyjdzie. Tam ci zajęci są spiskiem. Czemu ten nie? Czemu Vorhis nie może dowodzić wojskiem? O co chodzi Geraltowi? Pokłócili się czy co? Ła, późna godzina. O, już mogę ożalić. Chodziło o to, że nikt z zamku nie może się tak poruszać. Dobra, ale w międzyczasie zanim pójdziemy do Zoltana, to ja szybko skoczę do tego koleżka tutaj. Kateriego. Może mi tam coś pomoże z tym schematem, który mam. No, ciekawe by było. Najsłynniejszy zamtus w Nowigradzie to Passiflora, ale jest jeszcze... Witaj, Ejbharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Kurczę, tu dzień, noc napięję przez tymi mieczami. Pokaż mi swoje towary. Wow, piękna kasa, dobra. Ale czekaj, tego nie sprzedam ci. Tego sprzedam. Tego. Tego. No, ostatnio zostawiłem u niego kasę. To dlatego ma tyle. Tak. 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 No i zbroję. Też możesz tu pozbierać. Chociaż. Wielkiego słońca tu widzę. Dobra. Minus 20 czele tu ma. Dużo. Od tego moc znaku Queen. 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 Czemu ja mówię Queen cały czas?
No, tamtą zostawię sobie. A takie to tu można posprzedawać bez żadnych skrupułów. Kasę ma to. Zresztą nie wiadomo, czy nie będę musiał znowu mu coś bujnąć, jeśli będzie mógł wykonać miecz. Ale 1500 za to jest niezły strój. No, dobre to. Dobra. Trochę kasy zdobyłem od niego. Dobra. Wyciągnąłem i zdobyłem. Rzemiosło napraw najpierw. Okej. Teraz rzemiosło, tak. Też jest, a tam brakuje czegoś. Ale to jest 27 poziom dopiero. A czy już? To jest 23. A to już mogę działać z tymi mieczami. Przybijcie pancerza na jakąś szansę. Znak art. Ostrze z toj. Tir to hajer. To jest co innego. Nie ogarniam. Nie wiem. Dobra. Muszę to później ogarnąć. Bywaj na razie. Bywaj. Idziemy kontynuować tą misją, bo zaczyna ten mnie to nudzić, a z tymi mieczami to trochę później ogarnę. No, biegaj, Geralt, trzeba pogadać trochę z ludźmi. Ze strachu taki blady jest. Tutaj gdzieś od tyłu wejdziemy. Dobra, tu impreza na całego. Zoltan? Da? Wiem, gdzie jest ci. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią! Ja pojadę. Dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kermory. Tam przywiozę Ciri. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku dzikiego gonu. Twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki, widzimy się na miejscu. Vesemir, Eskel i Lambert już tam są. Dobra. To tu mamy ogarnięte. Dobra, ja sobie ten miecz zostawię. I tą zbroję. Z rochem. Gdzie to jest roch? Aha, tam. To my do tej strony musimy teraz skoczyć szybko. Zostaw, nie jesteś na służbie. To sobie tutaj przebiegniemy się znowu po mieście nowigradzkim. Cisza, spokój, noc jest. Mam nadzieję, że Discra będzie na chodzie, że nie będzie spał jeszcze. Do góry, tu jest, dobra, gdzieś tutaj. A ten? Dyskracowym, gdzie on jest? W tym budynku, czy w tamtym? Albo w tym. Albo w tamtym. Tylko, że tu się nie da wejść. Co to jest za... Po co tam są te? Tu jest zamknięte. Nie, to tutaj jest. Hej, Diska, jak do ciebie dojść?
Chyba, że to nie tu. Tu. Na pewno, na bank. Nie. Skoro na Skellige nowy król, może się trochę uspokoić. No co to jest porobiło, że nie mogę tam trafić? Do Diskry. Tego nie rozumiem tutaj. Na razie. Okej, no to jak to mi pokazuje, żeby do niego dojść? Czyli co, mam wyjść tu? Służę wiecznemu ogniowi. A ten? A, tam na dół mam zejść. Dobra. A, bo on jest tu przecież w tych łaźniach, no. Przecież. Nie wiem, czemu go tam szukam. O, chodzimy tu. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Ja mam wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mów. Wiem, że niedługo Dziki Gon zaatakuje Kermoren. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki Gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie jestem ci nic winien. No, tak przypuszczałem. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Tutaj widziałem jakiś wątek. Tutaj. Zaskoczyło mnie, że jednak wciąż maczasz palce w polityce. Po prostu nie jestem obojętny na los Redanii. Nazwij to troską patrioty. I ta troska każe ci się pozbyć Radowida? Dużo myślę o kraju, o przeszłości. Za każdym razem wychodzi mi, że z Radowidem na tronie Redania tej przyszłości nie ma. No. Pora na mnie. Ja mam co robić. Bywaj. Pora. Dobra, więc między innymi jeszcze sobie pozbieramy jakieś tu książki. Może się przydadzą. Okej, dobra. Tu coś jeszcze jest? Dobra. Chyba wszystko. Tak przypuszczałem, że tu raczej oni nie będą chętni do współpracy. Tak samo jak Roż też nie będzie chętny do współpracy. O, do Roża to ja muszę drugoskos najbliższy odwiedzić. Bo tam to jest spory odcinek drogi. Tu jest zielarz. Może by u niego trochę skóry posprzedawać? A, nie ma go, dobra. Myślałem, że jest. Dobra. Śmigamy teraz do Roszy. Rosz. Ferrero Rosze. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Zobaczymy, co Rosz powie, ale też będzie zajęty na bank. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Potrzebuję twojej pomocy w Kermore. Przywiozę tam Ciri, a Dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą Wes. W każdym razie do zobaczenia w Kermore. O! Ten to taki, kurde, zaskoczył mnie.
Dobra, to teraz co? Zostaje tylko Skellige, tak? A później Wyspa Mgieł. Okej. Zaraz, gdzie tu mamy wejście jest. Dobra. Gdzie to jest myszowór? Tu jest. To idziemy tam. A tu pogoda pod psem. I leje. No, śmigaj Geralt. Ciekawe co myszowór powie, ale powinien się zgodzić, bo on tam z Ciritą dość sporo blisko byli ze sobą. Możemy porozmawiać? Byliśmy z Yen na Hindarsfjall. O, i czego się dowiedzieliście? Ciri była w Lofoten. Trafiła tam ranna. Miejscowi się nią zaopiekowali. Niestety dziki Gon trafił na jej ślad. Ciri udało się uciec, ale mieszkańcy wioski... Wiem. Nie musisz kończyć. Rozmawiałem później z tymi, którzy ocalili. Cóż, dobrze, że Ciri uciekła. Mam nadzieję, że szybko ją odnajdziecie. Dziki Gon niedługo zaatakuje Kermoren. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kermoren. To tu mamy dość mocnego zawodnika teraz, myszowór. A my się musimy udać w kolejne miejsce. Czyli co, musimy iść w opuszczony tartak na drogowskaz w takim układzie. Ta pogoda taka. I to 11 w dzień jest. Myślałem, że jest noc. Tak ciemno tutaj się zrobiło. Masakra. Depresująca ta pogoda. Tutaj teraz musimy się. Dobra, jeszcze tak zanim tam pójdę, się zastanawiam, czy on też jest zdolny do mnie czy zrobić. A więc wróciłeś. A nie, mam rację, he? Zbroja robi, tak? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. A on zbroja robi, dobra. Bywaj. Nie wiem, co mi się tak pomieszało, że robię miecze, no, może dlatego, że kuję tam miecze. Trzeba go mieć na oku. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Dobra, jedno jest tutaj na górze. Chyba tutaj, tak? Czy trzeba iść całkiem na dół? A, jest tutaj, dobra. Z Krachem najpierw pogadamy. Chciałem porozmawiać. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać. Zaatakują nas, a my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory.
Cóż co robić? Przewieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Wspomniałeś coś o Nilfgaardczykach. Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Ale bez obaw. Przegnamy i czarnych, i dziki gon. Dwie pieczenie na jednym ogniu. W Kertrolde Ciri będzie bezpieczna. Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Kermoren. Kermoren jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. Piękna robota. Masz zdolnego kowala. Nie ja. Król Erlend Ancreit. Erlend Kamienna Pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu. Należał do rodu Ancreit od stuleci. A teraz należy do ciebie. Dzięki. Wiem, że to dla ciebie niełatwe i tym bardziej doceniam. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Okej. Cóż to za scyzoryk? Mocy na kupie... O! Nieźle. Adrenalin krytyczny. Wow! To jest srebrny, a to stalowy. Nie, to zaraz. To źle, to patrzę. To ten jest. Ostrze zimne, to jest to, co dostał teraz. To czy ja wiem, czy to taki dobry? Myślę, że coś lepszego będzie. Mogę mu oddać ten miecz? Nie ma. Chcę ci oddać miecz. Kurde, żegnak. Do zobaczenia. O, do dupy mi z takim mieczem. Mogłem nie brać tego miecza. Ale kto wiedział? Mój ojciec też był taki blady za nim. A, no ty to gdzie mam tam się dostać? Powyżej. A powyżej to gdzie mam iść? Wyżej, poniżej. Z Ceres mam rozmawiać, dobra. Okej, no ale... Gdzież ona się znajduje? No to jest to, że tu człowiek za mało przebywał na tym. A, to wychodzi, że co? Tędy gdzieś na górę mam iść. Tylko, że tu się... Nie ma żadnej drabiny, żeby tam się spiąć. O, następny, co nawet swojego imienia nie przeliteruje. To nie wiem, to chyba nie tutaj. Muszę... Tu na prawo, jak pójdziemy. O, jest. Weźcie na górę, okej. Okay. Może jednak tutaj to jest. Ciągną daty z kontynentu. Spoko.
Wasza królewska mość, czy zechcesz zamienić ze mną słowo? Geralt, daj spokój. Jestem tą samą dziewczyną, co wcześniej. Poza tytułem nic się nie zmieniło. Jak tam sprawowanie rządów? Jarlowie nie dają ci w kość? Wszyscy są bardzo wyrozumiali i wierzą we mnie. Poza Lugosem oczywiście. Próbowałaś z nim rozmawiać? Może jeszcze się do ciebie przekona. No nie wiem. Jest chyba jeszcze bardziej zapiekły niż mój ojciec. Ale oczywiście będę próbować. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki Gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kaer Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hjalmara. Zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. No dobra. Powiedzmy, że już rozmawiać z Hjalmarem. Hjalmar. Nie, jest powyżej, czyli muszę iść tutaj do drugiej komnaty. Co tam, Geralt? O, z nim nie rozmawialiśmy jeszcze. Pamiętam, że ty i Ciri przez jakiś czas wychowywaliście się razem. Tak, pół dzieciństwa spędziła na wyspach i zawsze trzymała się ze mną. Takie było z niej chuchro. Ale na łyżwach skakała lepiej niż my wszyscy. Kiedyś pocharatałem sobie gębę na skałach, bo próbowałem ją prześcignąć. A potem oświadczyliście Krachowi, że się pobieracie. Słyszałeś o tym? Tak, mieliśmy wtedy po 12 lat. Ojciec rzemieniem wytłukł mi wtedy te amory z głowy. Ciekawe, jakby to było teraz ją spotkać. Wybierasz się na kolejną wyprawę? Pewno. Lodowy gigant to dopiero początek. Zresztą, różni tacy już zaczynają opowiadać, że wcale nie był taki wielki. A co z ludźmi z Unii? Mieliście im pomóc wrócić na wyspę i odbudować Urskar. Cerys się tym zajmie. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. Okej. Czyli co? Mamy pełną ekipę. Co teraz? Wejdź na łódź. No. Zadania. To raczej nie to mapa. Wejdź na łódź. Aha, czyli na łódź mam się udać. I wyspa mgieł. Czyli to już. Nie wiem, czy później będę miał szansę jeszcze uderzyć do tego, do skrzyneczki, żeby tam coś pozmieniać. Bo... Teraz... Jak to tutaj wygląda? Aha, tu łódź. A to nie wszystkie te łodzie, to chyba z portów tylko. Nie wiem. Skrzyneczkę najpierw potrzebuję. Muszę tam trochę poukładać rzeczy. Nie wiem, czy skórnie trzeba być jeszcze posprzedawać, żeby sobie ulżyć trochę na ramieniu.
tutaj, co ja tu muszę schować. Wyrzut sumienia. Kurczę, dobry jest. Ale ten przebicie pancerza 40. To nie wiem, czy będzie dobry. Ile on w ogóle waży? 2. Jeszcze jest ciężki. Cholera. Dobra, ja go zostawię. To jest dobre. To może zostawić. Pancerz może. Dobra, później to ogarniemy. Ja myślę, że chyba w tym miejscu zakończymy odcinek. Także w następnym odcinku udamy się już na łódkę i poszukiwanie Ciri, znaczy poszukiwanie, no, przeprowadzenie ją na Kermoren. No i zobaczymy, jak potoczy się następny odcinek, walka tam z tymi wszystkimi upiorami w jednym miejscu. Będzie ciekawe, naprawdę. Naprawdę ciekawe. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. No i zapraszam na następny. Zobaczymy, co tam się wyplęźnie z tego wątku. Na razie. Cześć.